jakiego typu pytania są ważne i odpowiedzi na nie, które dają Ci szansę odniesienia sukcesu w biznesie. Cześć, witam ponownie w Biznes przy kawie, krótkich materiałach wideo, które nagrywam dla Ciebie, szanowny przedsiębiorco, po to, abyś siedząc sobie, popijając kawkę, oglądał materiał wideo i wyciągał wnioski. Wierzę, że dzięki tym wnioskom poprawiasz jakość swego biznesu. To jest prawdziwy cel nagrywania tych materiałów. Dzisiaj skoncentrujemy się na drugim, bardzo ważnym biznesowym pytaniu. Tydzień temu mówiłem o pytaniu co i tutaj przedsiębiorcy często sobie na to pytanie odpowiadają, często niewłaściwie, ale też często komunikujemy, co my robimy. Zwróć uwagę, co robią firmy. Jeżeli chcą się zaprezentować na targach dla klienta, jakkolwiek, mówią, co my robimy. Szkolimy, sprzedajemy, budujemy, handlujemy, zamieniamy. Co my robimy? Jest to niestety niewystarczające, bo szkolić może każdy, budować może każdy, prawie każdy oczywiście z tej branży. Dużo istotniejszym pytaniem, uzupełniającym pytanie co, jest pytanie jak. Dlaczego jak jest ważne? Ponieważ dzięki odpowiedzi na to pytanie możemy wyróżnić się na rynku, ponieważ to Twoje jak może subtelnie różnić się od tego wszystkiego, co robi Twoja konkurencja. Mówiłem Tobie, że też będę mówił o błędach myślowych przy poszczególnych pytaniach. Błędem myślowym przy pytaniu jak jest kurczowe przywiązanie się do starego sposobu myślenia, do starego jak. Taki przykład. Firma chce osiągnąć 50% wzrost sprzedaży. Mówi, co powinno być zrobione swoim ludziom, a ludzie robią to w stary sposób, mają swoje stare jak. Ze starym jak, ze starym sposobem działania nie osiągniesz nowych rezultatów. Więc jeżeli zależy Ci na nowych rezultatach, to zastanów się, jakie nowe sposoby działania są konieczne, aby ten rezultat móc osiągnąć. Jak należy działać, aby osiągnąć nowy rezultat? Jeżeli chcesz, abyśmy odwiedzili Twoją firmę i nagrali kolejny odcinek Biznesu przy kawie, zadzwoń. Dziękuję Ci za uwagę. Pamiętaj, stare sposoby działania nie przybliżą Cię do nowych rezultatów. Pomyśl o tym, w jaki sposób Ty i Twój zespół możecie inaczej działać, aby osiągnąć zamierzony rezultat. A już za tydzień zapraszam Cię do kolejnego odcinka Biznesu przy kawie, w którym opowiem o najważniejszym pytaniu, które jednocześnie jest najczęściej pomijane przez przedsiębiorców. Cześć, Lechosław Halecki, Szkoła Inspiracji.